Dlaczego przez większość czasu nie masz motywacji? Jest wiele powodów. Dużo małych i kilka głównych. Jak sobie z nimi nie poradzisz, to zawsze będziesz zdemotywowany. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się starać. Przejdźmy przez 6 najważniejszych. Powód 0. Disclaimer. No, na początek muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz rozwiązać wszystkie problemy, a mimo wszystko sobie nie radzić. I zapytasz mnie dlaczego. Dlatego, że twoje ciało nie dojeżdża. Jest wiele różnych dolegliwości, które mają bezpośredni wpływ na jakość twojego życia. Przykładowo, depresja, różnego rodzaju lęki, fobie, choroba dwubiegunowa, ADHD, hipochondria, syndrom chronicznego zmęczenia, fibromialgia oraz inne choroby autoimmunologiczne. Więc jak pozostałe powody masz ogarnięte, to skontaktuj się z lekarzem. A teraz na poważnie. Powód numer 1. Niewysypianie się i stan ciała. Zaburzenia snu potrafią zbudować w człowieku objawy podobne do depresji, a na pewno potrafią zbudować całkowitą niechęć do działania. Dlatego zadbaj o swoją higienę snu. Śpij wystarczająco długo. Dorośli potrzebują średnio 8 godzin snu. Zacznij ograniczać kofeinę, szczególnie przed snem. Ja stosowałem zasadę, że piję kawę tylko do godziny 12. Obecnie nie piję kawy już w ogóle. Naucz się relaksować przed snem. Gdy szykujesz się do snu, to na godzinę przed snem warto jest się zrelaksować. Stres i zmartwienia niszczą dobry sen. Śpij regularnie, czyli kładź się spać i wstawaj o tej samej godzinie. Łóżka i sypialni używaj tylko do spania. Pracowanie czy oglądanie telewizji w łóżku tworzy problemy ze snem. Poza wysypianiem się należy przejść do stanu ciała. Gdy nie ćwiczysz i nie dbasz o to, czym się odżywiasz, to twoje ciało ulega stopniowej degradacji. Stajesz się mniej sprawny i masz mniej siły do działania. Dlatego powtarzam jak mantrę. Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. Ta prosta rzecz rozwiązała wiele problemów w życiu wielu ludzi. I nie myśl, że to banał. Bo ten banał działa. A jak mawia klasyk. Jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Powód numer 2. Wieczne przytłoczenie. Czyli jedziesz zbyt ostro. Jest to przypadłość ludzi, którzy cały czas jadą do odciny. Wyobraź sobie maratończyka. Taka osoba przebiega dziesiątki kilometrów wolniejszym biegiem na 70% swoich możliwości. Gdybyś kazał maratończykowi przebiec sprintem kilometr na 100% jego możliwości, to na kolejnym kilometrze ta osoba by padła, a na pewno by biegła o wiele wolniej. Życie nie jest sprintem. Jest maratonem. Naucz się tego, że musisz umieć zachować ten work-life balance i dobierać odpowiednią ilość wypoczynku po ciężkiej pracy. Jak dzień masz 16 godzin, bo przez 8 godzin śpisz, to nie pracuj przez 14 godzin. Przy tak długotrwałej, intensywnej pracy nie zregenerujesz się. Ciało potrzebuje większej ilości czasu na regenerację. A gdy tą regenerację zignorujesz, to zmęczenie się skumuluje i ciało się zbuntuje. I będzie się buntować ciągłym zmęczeniem i brakiem motywacji. Dlatego nie pracuj po te 14 godzin. Pracuj przez max 10-12 godzin, bo inaczej będziesz przytłoczony pracą. I oczywiście nie chodzi tu o to, że nie wolno ciężko i długo pracować. Bo czasami w życiu są okresy, gdzie trzeba pracować i nawet po 20 godzin na dobę. Ale takie przypadki muszą być incydentalne i po takim czasie należy odpocząć. Powód numer 3. Odczuwasz strach. Gdy się boisz, to pomimo, że coś może być ekscytujące, to będziesz tego unikać. Strach spowalnia twoje działanie. Sprawia, że zaczynasz się wahać i być zbyt ostrożnym. Co czasami jest ok, a czasami jest złe, ponieważ możesz źle oceniać ryzyko. Jak twój strach jest wystarczająco duży, to ta część ciebie odpowiedzialna za pilnowanie, abyś był bezpieczny, będzie cię bronić przed pójściem dalej. Często niszcząc pokłady motywacji do działania. Aby się od tego uwolnić, to musisz nauczyć się radzić sobie ze strachem. Zacznij od przyznania się do tego przed sobą, że się boisz. Podziękuj swojemu mózgowi za to, że próbuje ciebie chronić i zacznij kwestionować to, dlaczego się boisz. Zadaj sobie pytanie. Jakie są szanse, że ta zła rzecz w ogóle się wydarzy? Część strachu od razu odejdzie, a do reszty trzeba podejść jak do zarządzania ryzykiem. Przygotuj plan B i plan C i działaj. Powód numer 4. Konflikt wartości.
To się zdarza, gdy twoje wartości, czyli to, co wyznajesz, jest dla ciebie bardzo ważne. Czasem jest tak, że robienie czegoś jest dobre dla jednej wartości, a dla drugiej jest szkodliwe. Ten konflikt wartości jest dla ciebie bardzo męczący i koniec końców kończy się to brakiem motywacji do działania. Usiądź sam ze sobą i zacznij negocjować. Zastanów się, czego każda ze stron, która jest w tobie, chce. Weź kartkę i długopis i zacznij wypisywać żądania jednej i drugiej strony. Następnie postaraj się je pogodzić. Jak nie znajdziesz konsensusu dla tego konfliktu, to zawsze będziesz miał problem z motywacją w danej dziedzinie. A jak nie jesteś w stanie dogadać się, to zastanów się, czego chcesz naprawdę. Ale tak naprawdę, w życiu. Jak znajdziesz odpowiedź, to konflikt wartości sam się rozwiąże. Powód numer 5. Nie masz celów lub cele cię nie jarają. Jak nie masz celów, to nie wiesz, do czego dążysz. A jak nie wiesz, do czego dążysz, to nie masz motywacji. Ale samo wyznaczanie celów nie wystarczy, bo cel ma kilka cech, które musi spełniać. Cel musi być odpowiedni. Bo jak cel cię nie jara, to nic z tego nie będzie. Cel musi być wyzwaniem. Ale też nie może być zbyt trudny. Bo jak będzie zbyt trudny, to nie będzie ci się chciało go robić, ale jak będzie zbyt łatwy, to też nie będzie się chciało robić. Musi być wyzwaniem, ale nie może być zbyt trudny. Musi być jasny. Jak cel nie jest jasny, to nie wiesz, co musisz zrobić. Jak nie wiesz, co musisz zrobić, no to motywacji nie będzie. Powód numer 6. Brak niezależności. Ludzie uwielbiają być samodzielni. Każdy z nas ma w swojej głowie centrum podejmowania decyzji i to centrum musi być poddawane pracy. Badania pokazują, że ludzie z depresją mają niedorozwinięty ten obszar mózgu. I to jest głównie poprzez zaniedbanie, a nie przez genetykę. I gdy mamy wykonać pracę, to posiadanie jakiejś autonomii, aby zdecydować co, kiedy i jak będę robić, ma olbrzymi wpływ na motywację. Gdy tego nie ma, to nie ma motywacji. Dlatego zastanów się, jak dużo autonomii masz w obszarach życia, które chcesz rozwinąć. Może to jest twoim problemem z motywacją. Jak widać, problem z motywacją jest złożony. Jeśli masz problem z walką z lenistwem, to gorąco polecam moje szkolenie wideo, jak wygląda system, który zwycięża z lenistwem. Link do szkolenia w opisie filmu. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, dlaczego sukces nie przychodzi do wszystkich i to, dlaczego nie chce przyjść do ciebie, to gorąco zapraszam do filmu pod tytułem Zobacz to, jeśli uważasz, że życie jest sprawiedliwe. Link do wideo wrzucam tutaj na ekran po prawej stronie.